Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną Amelka i Hania. Cześć! I pokażemy Wam czarowanie tęczą dzisiaj, malowanie tęczą. Mamy takie zestawy, które mają różne nazwy, ale myślę, że możemy scratch art sobie zostawić. Będziemy tu scratchować i różne rzeczy robić. Mamy trzy zestawy, za granicą jest to totalny szał. U nas troszkę już takich produktów jest i będzie coraz więcej. Te akurat, które mam, to są z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych, ale już się pojawiają jak najbardziej w Polsce, a chcę, żebyście sami się przekonali, no czy są warte grzechu. Kto zaczyna? Powiedzcie w ogóle, o co chodzi. Amelka, opowiadaj, co ty tu masz? Ja tu mam taką książeczkę jakby, można tak powiedzieć, tu tak stoi. Na przykład jest unicorn i taki tu. I tu mamy taki... drewniany patyczek. Patyczek i... możemy narysować wzorki w dowolnie wybrany sposób. No ale narysuj, weź taki kawałek, gwiazdkę mu narysuj czy coś. O. I pod spodem nie wiemy do końca, jakie tu akurat jest słoneczka. Weź na jakimś innym miejscu, zrób coś. Tu. No i możemy sobie drapać po prostu po tym czarnym w dowolny sposób. Też jest żółty akurat, ale są pewnie nie, różne... nie, to jest inny, to jest bardziej taki kremowaty, tak? Żółty. A na białym coś się dzieje, pokaż. A na białym coś się czarny. Dzieje. A na białym tym? I słuchajcie, bo cały ten obrazek jest pokryty po prostu czarną taką farbą, a pod spodem, możesz, a pod spodem... o, to jest inny kolor. A pod spodem nie wiadomo, co jest ukryte, jakieś tęczowe, różne wzory. Ja Melka sobie tutaj podrapię. I zobacz, a z drugiej strony są rysunki, tu się nic nie drapie, ale można pomalować flamastrami. O, albo są takie, można sobie zrobić jakiś... są też takie. Miksiok, albo są czarne i tutaj na przykład neptunowi możemy domalować piękne łuski. Teraz ja. Zaraz zobaczymy, co jej wyjdzie, a Hania powie co. Ja mam takie kwiatuszki jakby. Mhm. Jak to się nazywa? Spirograf. Spirograf. Spirograf miała w środku. Też jakby oparte na tej samej zasadzie, pokaż. Że tak, mam tutaj instrukcję, jakieś podpowiedzi, jak można na przykład to robić. Ja to zrobię, a ty otwieraj zestaw, wiesz? Co wow, można wymalować? Ten biały jest taki. A, widzisz, na obwódkę. No macie nożyczki? Za tobą. To jest właśnie taka ładna. O, jest taka instrukcja, krok po kroku, właśnie tym spirografem zrobić piękny rysunek, bo pod spodem ukryta jest po prostu tęcza. A na czym polega spirograf? Bo to są różne. Ten jest wyjątkowy, bo właśnie mamy tutaj to czarne kolorowe tło. Mamy takie kółeczka, w których są otwory. Najróżniejsze. Mamy taką linijkę, w której też są otwory i tu będziemy mogli malować kwiaty w najróżniejszym kolorze. Możecie to robić też długopisem oczywiście, bo on jest wieczny, ale w tym wypadku będziemy wkładać tutaj, tak, będziemy wkładać to i będziemy taki sposób rysować. W zależności od tego, w którą dziurkę wsadzimy ten drewniany patyczek, takie to kółko będzie, więc różne tutaj cuda nam po prostu będą powstawać, tak? Hania ma już pierwszą karteczkę, to resztę sobie odłóż. No i Hania czaruje. Chyba trzeba zatemperować, zatemperuj ten, biegnij po temperówkę, zatemperuj, a ja Wam już opowiadam, żeby po prostu doszedł ten patyczek. A ja mam tutaj taki skreczowaty zestaw, w którym są cztery różne rodzaje tych papierów. Jeden pod spodem ma tęczę, drugi pod spodem ma taki niebieski, gwiezdne planety, drugi ma takie placki jakby kolorowe, jak ten czarny zdrapiemy, a trzeci jest biały i też tam jakaś tęcza wyrasta. No, otwieram zestaw. O rany. W razie czego, Hanusiu, ja tu mam jeszcze taki maluszek, ja Ci tutaj pożyczę, wiesz, z mojego zestawu. Dobra, idę. Chodź. Działa, wiesz? O, musi być po prostu końcówka ostra. Weźmiesz sobie mój. I zobacz, tutaj troszkę działa, ale musisz sobie spróbować. Ja bym na tym zrobiła, wiesz? Tylko musisz mocno trzymać, żeby się nie przemieszczał. No dobra, słuchajcie, tu Hani spirograf. Amelka, coś tam zrobiłaś? Już możesz wszystkim pokazać? Tak. Czy jeszcze tam coś robisz? Unikorna. Prawie zrobiłam. Dobra. Skreczujemy, słuchajcie. Jak DJ-e. A, trzeba mocno trzymać, bo jak się przemieści, to wtedy nie ma takiej konstrukcji. Ale coś możesz pokazać, Aniu. Czekaj. Jak chcesz. Mhm. Musisz zacząć od brzegu, wiesz? Dobra.
Powolutku, pomalutku. Taki obrazek mi wyszedł. Ale chciałam coś zrobić fajnego. Coś dziwnego. Ale... Słuchajcie. Otwieram cztery różne rodzaje. A ja jeden sobie wziąłam. Amelka już wzięła i Amelka rysuje coś fajnego. Nie kombinuje. No, Amelka z szablonem. Będzie, no. Dobra. Ja coś wam też narysuję. Mam nadzieję, że jakiegoś udanego. Zobaczymy, co tu jest. Trzeba brać delikatnie, bo każdy z nich jest, zobaczcie, jakiś taki dziwaczny. Jakiś taki foliowy, a nie wiadomo, która to jest. Przepraszam, zabiorę ci. Słuchajcie, ten będzie... Ojej, tęczówka. Och, piękny. Można namalować serduszko. Widzicie, ile kolorów tu pod spodem. No i zabawa jest super, bo w środku jest piękna niespodzianka. Trzeba uważać, żeby za linię nie wyjechać, bo potem już nie można tego poprawić. I trzeba się postarać, nie tak na szybko. Tu jest piękna tęczówka najróżniejszych kolorów. Tutaj będzie... Zobaczymy, bo to też będzie niespodzianka. Tu jest gwiezdny krajobraz. Ale gwiazdy. To chmurę taką zrobię wielką. Tu trochę to rysuję. No i jest taki opalizujący kolor. No i jak zdrapię, to jest piękny, taki świecący, opalizujący kolor. A tutaj co jest? Tu narysuję jakiegoś... jakąś serpentynę na przykład. O. Nie z tym, co ja mam. Tak? Zobaczcie, jaka tęczówka śliczna. No i pracę. Tutaj nic poprawić nie można. Jak już... O rany, Kamelka piszczy. Kamelka, co ty tak piłujesz tam? Jak już raz to zrobimy, to się nic nie stanie. A tu nie wiem, z której strony, bo to jest ten biały magiczny, chyba z tej. Zobaczcie. Jakoś tak jestem w walentynkach, będzie serduszko. No, też magiczny, co? Pokryty białym rysunkiem. Pokaż. Kamelka coś narysuje. Jakiegoś misia śmiesznego. O, właśnie zrobiłam podobny kształt. Chciałam słońce, ale mi się jest też fajnie. Mogę pokazać? Już? Szanowna Pani? Nie. Może jakąś gwiazdkę? No i można tak rysować i rysować i uważam, że to jest taki magiczny papier, no bo pod spodem jest ukryta po prostu tęcza. Mamy to? Pokażecie? Nie. Słuchajcie, my tak długo... Pokaż tylko to kawałek, bo kochanie, pożegnamy się. A nie, no Melka, po prostu szablony. He. Hanusia okay. Się trochę zbuntowała, ale myślę, że i rozkminimy. Wow! No bo z drugiej strony to jest takie. Pokaż jeszcze, ten spirograf się buntuje troszeczkę. No może nie jest taki, wiesz, najlepszej jakości. No, pomysł dobry, pokaż na sekundę to jeszcze. Mogę na chwilę? O, może jak takim weźmiemy. No, widzisz, musi być cieńszy. Słucham się. O, takie różne encepęce. Długopisem się chyba będzie lepiej robiła. No i pozdrawiamy Was serdecznie, słuchajcie. I dalej będziemy tworzyć i potem zbierać te wszystkie pyłki, co tutaj się narozlatywały. Ale bałagan! Pozdrawiamy Was. Cześć. Hej.